Hej, witajcie na kanale kochamzabawki.pl. W tym odcinku zobaczycie kolejną lalkę z serii Kwietne Upiorki. Tym razem jest to Cleo de Nil. Lalka jest od firmy Mattel, przeznaczona dla dzieci od 6 roku życia. W zestawie znajdziemy lalkę Cleo de Nil, jej dziennik oraz dodatkowe akcesoria. Cleo de Nil to oczywiście córka mumii. Jest ona bardzo wyrafinowana, ma bardzo duże mniemanie o sobie. No i jak pozostałe upiorki, weźmie ona udział w niezwykłym wydarzeniu, jakim będzie kwitnienie niezwykłego kwiatu, a zdarza się to tylko raz na 1300 lat. Z tej okazji w Monster High zorganizowana zostanie wielka impreza, no i Cleo jest już na nią przygotowana. Jej czarne włosy ozdobione są tym razem błyszczącymi czarnymi, a także turkusowymi i niebieskimi pasemkami. Część włosów związana jest w kitkę. Grzywka jest nieco podkręcona, natomiast dodatkową ozdobą jest opaska z nenufarem, czyli ulubionym kwiatem Cleo. Makijaż upiorki jest dosyć kolorowy, mamy tutaj odcienie niebieskie, złote, a także różowe. Pięknie podkreślają one oczy Cleo. Dodatkowo na prawym policzku mamy charakterystyczny diamencik. Usta są w ładnym malinowym odcieniu, natomiast na uszach możecie zobaczyć długie kolczyki, również z motywem nenufaru. Kolejną piękną ozdobą jest złoty naszyjnik, który doskonale pasuje do całości stroju. Cleo ubrana jest w sukienkę z satyny, jest ona niebieska, wykończona czarną tasiemką, co możecie zobaczyć na dole. Sukienka jest ozdobiona wzorem po raz kolejny nenufarów. Natomiast na sukienkę Cleo założoną ma taką jakby tunikę. Jest ona bardzo delikatna, siateczkowa, z paski w złotym oraz czarnym kolorze. Dodatkowym elementem stroju jest pas w ciemnym niebieskim odcieniu. No i po raz kolejny z ulubioną rośliną Cleo. Ale do ozdoby służyć będą również bransoletki. Na lewym nadgarstku mamy czarną bransoletkę z wężami. Natomiast na nadgarstku prawym mamy dwie bransoletki, trójkątną złotą, a także niebieską. Buty Cleo to złote japonki, są to klapki. Mamy tutaj wysoki obcas zrobiony z kobry, a dodatkowym elementem ozdobnym jest nakładka na kostkę, oczywiście z jej ulubioną rośliną. Na imprezę każdy musi przynieść narzędzia ogrodowe. Cleo weźmie ze sobą taki malutki szpadelek, a także grabki. Są one ozdobione motywami charakterystycznymi dla tej postaci. A dodatkowo możemy schować je do złotego koszyczka, który zawiesić możemy na rękę lalki. Oprócz tego dziewczyna zabierze ze sobą także swoje ulubione nenufary. Jak widzicie, są w kolorze niebieskim. Pod spodem mamy małego węża. A żeby kwiaty nie zwiędły, włożymy je do pięknego, złotego wazonu. Cleo jest już gotowa, dlatego nie będziemy jej dłużej zatrzymywać, a ja wspomnę jeszcze o jej pamiętniku, o jej dzienniku, z którego dowiecie się ciekawych informacji o tej bohaterce. Cleo de Nil z serii Kwietne Upiorki to lalka, która z pewnością przykuje uwagę wszystkich fanów serialu Monster High. Lalka jak zwykle prezentuje się bardzo wyrafinowanie, jej cały strój jest doskonale przemyślany, no i pełen jej ulubionych kwiatów, czyli nenufarów. Włosy lalki są bardzo długie, bardzo gęste, no i będziemy mogły czesać je za pomocą dołączonej do zestawu szczotki. Dodatkowe elementy, takie jak torebka, narzędzia czy też kwiaty w wazonie, sprawią, że Wasza zabawa będzie jeszcze ciekawsza, a dodatkowo możecie dowiedzieć się też wielu ważnych informacji z dzienniczka Cleo. Lalka jest bardzo sprawna, możemy zginać jej ręce w łokciach, a także w nadgarstkach, a także nogi w kolanach. Cały zestaw bardzo mi się podoba, dlatego oceniam go na 5 gwiazdek. Was zapraszam do komentowania moich filmików, do dzielenia się Waszymi opiniami na temat serii, a także do lajkowania i do subskrybowania naszego kanału, na którym znajdziecie również inne lalki z serii Kwietne Upiorki. Do zobaczenia!